Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Ostrowcu mszą świętą w kolegiacie świętego Michała. Po niej w asyście orkiestry odbył się przemarsz pod pomnik marszałka Piłsudskiego. W barwnym pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu szli przedstawiciele parlamentu, samorządu, organizacji politycznych i społecznych, ostrowieckich zakładów pracy, szkół oraz mieszkańcy. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęły się spektaklem w wykonaniu trzech kieleckich aktorów. W przeszłość patrzę ciemno i widzę cień kobiety w żałobie. Kto ona? Patrzę w przyszłość i widzę tysiąc gwiazd przede mną, a cień przeszłości ku nim wyciąga ramiona. Te gwiazdy to sztylety, kraj nasz dawny widzę. Mądrość rządców na starym zaszczepiła drzewie, kraj młody. Oba kwitły na jednej lodyze, jako dwie róże, barwą różne w jednym krzewie, jako dwaj różni rycerze w jednakowej zbroi, chodzili pierś przy piersi, z wrogiem staczać bitwy, jako dwie w łonie Boga tonące modlitwy, jedną natchnione myślą, jak dwa pszczelnych roi, które pasiecznik zlewa w jednych ulów ściany. Starszy inspektor Związku Strzeleckiego Strzelec Dariusz Kaszuba i komendant chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Dariusz Czupryński postawili przy pomniku ogień niepodległości, przywieziony z polskiego cmentarza w Kostiuchnówce na Ukrainie. To tam dokładnie 100 lat temu rozegrała się najbardziej krwawa bitwa stoczona w czasie I wojny światowej przez 1 Brygadę Legionów Polskich. Wiceprezydent Marzena Dębniak podkreśliła znaczenie jedności narodu w pierwszych latach odzyskania niepodległości. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Polska mogła po 123 latach być ponownie wolna. Podziękowała również licznie przybyłym mieszkańcom za obecność w tych uroczystościach. 11 listopada to data symbolizująca miłość do ojczyzny. Symbol walki o wolność, wiarę i zwycięstwo. W tym wyjątkowym dniu nasze myśli kierujemy w stronę tych, którym tę wolność zawdzięczamy. To bohaterowie z czasów powstania listopadowego, styczniowego, wszelkich walk niepodległościowych z okresu I, II wojny światowej i PRL-u, dzięki którym po ponad wieku zaborów Polska powróciła na mapę polityczną świata. Dziś po 98 latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud naszych rodaków, którzy spełnili marzenia Polaków, urodzonych i wychowanych pod zaborami. Dokonali tego, co wydawało się niemożliwe. Przywrócili Polsce niepodległość. Niech dzisiejsza uroczystość będzie wyrazem naszej wdzięczności dla tych, którzy walczyli o suwerenność Polski. Głos zabrał również poseł Andrzej Kryj, oddając hołd bohaterom, którzy przynieśli Polsce wolność. Wspominał on o roli tak wybitnych postaci jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński czy Wincenty Witos. Spotykamy się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Człowieka, który nazywany jest ojcem niepodległości. Ale przecież nie tylko on o tą niepodległość walczył i o tą niepodległość zabiegał. Nasze myśli biegną dzisiaj ku Romanowi Dmowskiemu, twórcy ruchu narodowego. Biegną dziś ku Ignacemu Janowi Paderewskiemu, wybitnemu kompozytorowi, wielkiemu patriocie. Biegną dziś ku Ignacemu Daszyńskiemu, socjaliście, człowiekowi lewicy, który przecież także tą niepodległość miał wpisaną w sercu. Myślimy dziś o Wincentym Witosie, przywódcy Polskiego Ruchu Ludowego, człowiekowi, który stanął na czele polskiego rządu wtedy, kiedy
nad Rzeczpospolitą zgromadziły się najczarniejsze chmury, kiedy bolszewicka zaraza stanęła u bram Warszawy. Czemu wymieniam te nazwiska? Bo byli to ludzie, którzy mieli bardzo różne poglądy. Byli to ludzie, którzy mieli bardzo odmienną wizję Polski, ale którzy tą Polskę mieli wpisaną głęboko w sercach. I marzenie o Polsce wolnej i dobro tej Polski, o której marzyli, stawiali sobie na pierwszym miejscu. Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców i kwiatów przez przybyłe delegacje. Kilkaset osób uczestniczyło w rajdzie gwiaździstym Orły dla Niepodległej, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu. Uroczystość Święta Niepodległości zakończyła się pokazem fajerwerków przy pomniku Piłsudskiego. Po ilości uczestników, a wzięło udział około 200 osób, możemy powiedzieć, że forma tego rajdu już się przyjęła wśród mieszkańców. Jestem przekonany, że z roku na rok będzie tych uczestników coraz więcej. 11 listopada jest to radosne święto dla każdego Polaka i my chcemy je radośnie uczcić poprzez różne formy. Poprzez formy oficjalne, które były w godzinach do południowych, ale także przez takie formy jak rajd gwiaździsty, jak inscenizacje, jak wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, pokaz fajerwerków. Chcemy, żeby przy tym święcie każdy znalazł coś dla siebie. Grupy wymaszerowały o godzinie 13.30 oraz 14.00 z Karczmy Miłkowskiej, Bodzechowa, Szewno oraz Denkowa, by o godzinie 16.00 spotkać się w starostwie na ciepłym poczęstunku. Cztery trasy. Na każdej trasie mieliśmy punkty, miejsca właśnie związane z miejscami tam, gdzie są poświęcone tablice powstańcom styczniowym, osobom walczącym w II wojnie światowej, czy też czasów teraźniejszych, na przykład pomnik, tablica upamiętniająca strajkujących hutników podczas stanu wojennego. Dla mnie patriotyzm jest przede wszystkim taką cechą, która powinna być w każdym człowieku i powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Strzelcy zabezpieczali trasę wiodącą z Bodzechowa. Po drodze składaliśmy znicze pamięci w miejscach pamięci narodowej. Było ich kilka po naszej trasie. Na pewno byliśmy pod pomnikiem rozstrzelanych mieszkańców naszego miasta na ulicy Sandomierskiej, później pomnik Katyński, następnie pomnik rozstrzelanych przez Niemców na ulicy Okulnej, oczywiście pomnik strzelecki przy kolegiacie Świętego Michała i pomnik pomordowanych mieszkańców na rynku. Te miejsca odwiedziliśmy, zapaliliśmy znicze pamięci. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych wszystkich, którzy zginęli w tych miejscach. O godzinie 16.30 wszyscy wspólnie wymaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim. O godzinie 17.00 rozpoczęła się tam dalsza część obchodów. Były przemówienia gości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Był też pokaz fajerwerków, który zakończył uroczystości Dnia Niepodległości. Historycznym w Częstocicach odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu wokalistek z grupy Perły Ryszarda Góry. Przed koncertem odbyło się przekazanie Ognia Niepodległości przywiezionego z Ukrainy, gdzie walczyły polskie legiony pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dzisiaj przekażemy ogień nie tylko na rozpoczęcie naszej uroczystości, ale również pod jej koniec przekażemy delegacji, która nie była na uroczystości przekazania im mszy świętej w poniedziałek. Będzie to delegacja Związku Harcerstwa Polskiego z Annopola, która przybyła na koncert i pod koniec również pobierze ogień niepodległości do przekazania go w swojej okolicy podczas 11 listopada, podczas jutrzejszych uroczystości Święta Niepodległości. Śpiewanie pieśni patriotycznych było ważnym elementem podtrzymywania tożsamości narodowej. Wiele z tych pieśni ma swój rodowód w czasach legionowych bądź wcześniejszych. Niektóre z nich badacze udowadniają, że pochodzą swoją linią melodyczną, bo w większości były tworzone na melodię pieśni ludowych, że pochodzą one jeszcze z czasów Księstwa Warszawskiego, a więc jest to czas odległy, a jednocześnie pokazujący, jak one żyją do dzisiaj, bo śpiewanie pieśni patriotycznych nie jest niczym wstydliwym. Kiedyś zagrzewały do boju, a dzisiaj przypominają historii. To jest zadanie każdej pieśni patriotycznej, zaś piękne wykonanie to jedna sprawa, bo można posłuchać, jak śpiewać idealnie, ale trzeba samo próbować również samemu, czemu będzie poświęcona druga część koncertu, kiedy korzystając ze śpiewników, wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania będą mogli zaśpiewać 5 pieśni legionowych wspólnie. Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych jest nie lada wyzwaniem dla młodych wokalistek. Muszą one nie tylko dbać o przekaz muzyczny, ale również o przekaz tekstowy. No są to utwory... Tak, już mające parę lat i wymagają bardziej, wydaje mi się, zaangażowania takiego interpretacyjnego niż samego pokazania swoich umiejętności wokalnych, bo myślę, że w tym rodzaju piosenek to nie o to chodzi, tylko właśnie bardziej o przekazanie treści i tekstu, ponieważ to jest najważniejsze. Podopieczne Ryszarda Góry wykonały najbardziej znane polskie pieśni patriotyczne, które są stałym elementem wszystkich patriotycznych uroczystości. Wrócą chłopcy z wojny jak należy, niech nam każda wieży i żołnierzy. Czekajcie, niech nam każda wprost stanie, chłopców śmierć na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie, wrócą chłopcy z wojny jak należy. Piłkarze KSZO 1929 zostali mistrzami jesieni. Jednak na pożegnanie jesiennej rundy sprawili oni niemiłą niespodziankę swoim kibicom, przegrywając na własnym stadionie ze Stalą Rzeszów 1-2. KSZO mimo przegranej z rzeszowską Stalą zachował fotel lidera i nic dziwnego, że po meczu zbierał gratulacje za udaną rundę jesienną. Pomarańczowo-czarni po arcyważnej wygranej w Krakowie chcieli pójść za ciosem, jednak do spotkania przystąpili osłabieni brakiem Łukasza Jamroza, który w międzyczasie się rozchorował. Trener Tadeusz Krawiec postanowił, że spotkanie na ławce rozpocznie Michał Grunt. W ataku wybiegł więc Kamil Bełczowski, wspierany przez Jakuba Kapsa. W pierwszej połowie nasi piłkarze mieli dwie wyśmienite okazje, by zdobyć gole. W 20 minucie w sytuacji sam na sam Jakub Kapsa nie zaskoczył golkipera gości, przenosząc piłkę zmierzającą pod poprzeczkę. Z kolei w 44 minucie Patryk Heba, zamykający akcję z prawej strony boiska, był bliski szczęścia, ale i tym razem bramkarz Stali był na posterunku. Stal tak samo była groźna, a swe okazje bramkowe mieli Brodzki i Prądota. W drugiej połowie trener Krawiec zdecydował się na dwie ofensywne zmiany, ale to Stal objęła prowadzenie. Stało się tak po prostopadłym podaniu Giela, po którym Prędota wybiegł na czystą pozycję strzelecką i pokonał Stanisława Wierzgacza. Kilka minut później Stal wróciła z dalekiej podróży, gdyż po przewrotce Michała Stachurskiego futbolówka z linii bramkowej wybił Maślany. Na wyrównujący gol czekaliśmy 9 minut. Piłkę w pole karne posłał Michał Stachurski, a tam Jakub Kapsa zagrał do Michała Grunta, który ładnym strzałem zmieścił futbolówkę tuż przy prawym słupku bramkarza Stali. Kto wie, czy gdyby w 75 minucie będący na czystej pozycji Jakub Kapsa zamiast podawać do Rafała Gila zdecydował się na strzał, nie wygralibyśmy tego spotkania. A tak w kolejnej akcji piłka przecięła nasze pole karne, kiedy wydawało się, że wyjdzie na aut. Do naszej bramki wpakował ją niezawodny w Stali Prędota. KSZO do ostatnich minut walczył chociaż o remis, ale dobrze grająca Stal nie pozwoliła sobie zabrać kompletu punktów. Myślę, że z przebiegu meczu
No, może nie wyglądało to tak, że wygramy ten mecz, ale my naprawdę mamy swoje, bardzo dużo swoich problemów i z nożem na gardle tutaj jechaliśmy. Natomiast naszym celem było popsuć trochę te statystyki, które były naprawdę imponujące. I to się udało. Tak naprawdę ta końcówka rundy no, odkrywa dużo, dużo niedoskonałości, które drzemią w moim zespole i z tym się borykamy. Ja mówię tutaj o sytuacji kadrowej i tak dalej. Natomiast naprawdę, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to sercem, zaangażowaniem i cechami wolicjonalnymi udało nam się tutaj wygrać, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony i dziękuję moim zawodnikom za naprawdę godną piłkarzy Stali Rzeszów postawę na boisku. Jeszcze raz dziękuję. Na pewno w dużym stopniu nasza gra, na naszą grę miał wpływ ten mecz w Garbarni Kraków, gdzie daliśmy praktycznie wszystkie siły, jakie tam drużyna miała, rzuciła na szale w tym meczu. Wcześniej graliśmy jeszcze w sobotę mecz w Podlasiu. No i widać było dzisiaj zmęczenie po moich zawodnikach. Niemniej jednak uważam, że rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Przeciwnik dzisiaj był naprawdę do bólu skuteczny. Z dwóch, trzech wypracowanych sytuacji strzelił dwie wykorzystał. Nam zabrakło dzisiaj piłkarskiego szczęścia, bo parę razy piłka została wybita z linii bramkowej. Nie wykorzystaliśmy sytuacji taką, którą mieliśmy na przystanie 1-1. Była to sytuacja, która by rozstrzygnęła losy tego meczu. No ale cóż, jak to się mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i to dzisiaj się zdecydowanie potwierdziło. Na pewno życzyłbym sobie lepszego zakończenia tej rundy. Niemniej jednak uważam, że ten wynik, który osiągnęliśmy w tej rundzie, jest dla nas wielkim sukcesem. I tak jak myślę, moja drużyna, w przyszłej rundzie będziemy też skutecznie chcieli ten fotel lidera utrzymać. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.